Puk, puk. Dzień dobry! Witam w kolejnym odcinku vloga, na którym dzielę się z Tobą konkretnymi i sprawdzonymi wskazówkami, które pozwolą Ci podnieść Twoje umiejętności dotyczące programowania baz danych i rozumienia tego wycinka świata informatycznego związanego właśnie z bazami danych. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Ci o celu korzystania z bazy danych. Jest to taka rzecz bardzo podstawowa, natomiast z racji tego, że wiele osób, które mnie ogląda, to są osoby stawiające swoje dopiero pierwsze kroki i one wiem, bo często do mnie z tym piszą, nie rozumieją, jaka jest idea korzystania z bazy danych. Po co w ogóle ja mam się tej bazy danych uczyć? No bo jak sobie pomyślę, o dobra, zostanę programistą, się przebranżowię, no i patrzysz, o, są ogłoszenia dla pracy dla programisty PLSQL, SQL z hurtowni danych, ETL dewelopera, no i widzisz, że tam jest znajomość baz danych, może relacyjnych baz danych, może nierelacyjnych, no i po prostu zaczynasz się tego uczyć. Ale dobrze by było wiedzieć, po co się tego uczyć? Po co się to wykorzystuje w ogóle bazy danych? Do czego służą? Bo łatwiej po prostu będzie ci się w tym wszystkim odnaleźć. Więc na początku chciałbym Ci powiedzieć o celu korzystania z bazy danych. Jaki jest cel korzystania z bazy danych? Celem korzystania z bazy danych jest przechowywanie danych. Teraz możesz powiedzieć, no dobra, ale jakich danych i po co miałbym je przechowywać? No, z bazy danych korzystają zazwyczaj firmy, no bo trzeba płacić albo za system informatyczny, który jest płatny i z tej bazy danych korzysta, albo za utrzymanie chmary programistów, którzy będą ten sprzęt serwisować i rozwijać, więc no, przeciętny Kowalski raczej z bazy danych nie korzysta, chyba że to jest baza danych, który, gdzie płaci na przykład za usługę abonamentową, więc firmy korzystają głównie uproszczając bardzo z bazy danych. I dlaczego z niej korzystają? No korzystają dlatego, że potrzebują zarządzać informacją. Jeśli mamy firmę, to chcielibyśmy wiedzieć, kto u nas pracuje. Na przykład, ilu pracowników zatrudniamy? Albo jak jest to bardzo duża firma, to ilu pracowników zatrudnialiśmy na przestrzeni ostatniego roku, w każdym miesiącu? Czy ta liczba się zwiększała, zmniejszała? W jakich działach zatrudnialiśmy tych pracowników? Ilu unikalnych klientów robi u nas zakupy? No to są informacje, na podstawie których Inni specjaliści, już nie techniczni, ale na przykład marketingowcy, handlowcy, będą w stanie podjąć decyzję: hmm, zróbmy taką promocję, albo obniżmy cenę produktu, wejdźmy na inny rynek. Druga rzecz to sposoby, w jakie możemy te dane przechowywać. Możliwe rozwiązania. O co chodzi? No chodzi o to, że teraz te dane, jak już wiemy, że są potrzebne i trzeba je przechowywać, no to przecież niekoniecznie musimy je przechowywać w bazie danych. Kiedyś je przechowywaliśmy gdzieś. W w kartotece, w szafach, po prostu fizycznie drukowaliśmy dokumenty. No, zauważ tylko teraz, że tych danych przybywa cały czas. Jeśli zn znany jest ci temat internetu rzeczy, czyli tych wszystkich urządzeń, które co chwilę generują dane, albo po prostu rozwoju technologicznego, który widać cały czas, czyli na przykład mamy firmę transportową, kiedyś to nie. Nie było standardem, ale teraz na przykład w naszych firmach transportowych każdy kierowca może mieć na przykład GPS, tak, który śledzi jego trasę. I ty byś chciał wiedzieć na przykład jako, w jakim czasie on pokonuje jaką trasę, albo czy zboczył z drogi, czy nie, albo zatrudniasz ludzi na całym świecie. I teraz niemożliwe jest, żeby ktoś wypełniał ręcznie te papierki, wysyłał pocztą, ty by się gdzieś gromadził, bo ich by było za dużo, to by zwolno trwało. No więc mamy po prostu rozwiązania informatyczne, czyli wszystkiego rodzaju aplikacje, systemy takie jak na przykład bankomaty, jak właśnie internet rzeczy, czyli narzędzia połączone do sieci, które wysyłają informacje i te informacje, które chcemy zbierać, musimy gdzieś zapisywać. No i mógłbyś powiedzieć, no dobra, no to może zapiszmy je gdzieś w notatniku, w arkuszu Excel. No i do prostszych zastosowań takie rozwiązanie oczywiście byłoby wystarczające, ale bardzo szybko napotkalibyśmy na pewne problemy i by się okazało, że Zwykła kartka papieru, a tym bardziej, nawet bardziej zaawansowane rozwiązanie jak jakiś prosty program, jak notatnik właśnie czy Excel jest niewystarczający. No bo szybko napotkamy na problemy. I jakie to problemy? Pierwsza rzecz to kwestia dostępności. No bo jak chciałbyś zapewnić, jeśli stworzyłbyś Arkusz Excel, w którym przechowywalibyśmy. W tabelce informacje o lista pracowników. Każdy Excel mniej więcej zna, chociaż na podstawowym poziomie, więc bez problemu byś w stanie tam zapisać, że ktoś jest teraz pracownikiem. No ale pojawiłby się problem: no dobra, no ale teraz z tego Excela chciałoby skorzystać na przykład 10 osób jednocześnie, i w tym byłyby dwie osoby z działu kadr, które by chciały jedną osobę wykreślić, bo została zwolniona, a trzy nowe zatrudnić, tak? Czyli dopisać. No jak chciałbyś to rozwiązać? Mógłbyś ten Excel gdzieś wrzucić do jakiejś chmury, na dysk, google i dać komuś link, słuchaj, wypełnij to tutaj, ale zaraz pojawiłyby się konflikty, no bo jedna osoba coś w tej linijce zapisała, inna coś tam usunęła, więc byłby problem z dostępnością, czyli z takim współbieżnym dostępem jednocześnie przez wiele osób do tych danych. No i rzecz też taka oczywista, no że sama ta dostępność byłaby bardzo ograniczona, no bo trudno by było zapewnić. Rozwiązanie, które pozwalałoby wszystkim osobom jednocześnie korzystać z, tej samej, z tego samego pliku. Kiedy tych osób byłoby już tysiące, no to sprawa by się jeszcze bardziej komplikowała. Druga rzecz to jest ta współbieżność, o której mówiłem współbieżność. No, chodziło po prostu o to, żeby jednocześnie wiele osób mogło z czegoś korzystać. Kolejna rzecz to transakcyjność. O co chodzi z tą transakcyjnością? No na przykład chcielibyśmy móc wykonać kilka kroków i na samym końcu zdecydować, czy ten, tą sekwencję kroków, którą wykonaliśmy, akceptujemy, czyli ją zapisujemy gdzieś do na przykład pliku, czy nie. No i teraz jakbyśmy to robili w Excelu, to mogłoby się okazać, że okej. Okay, Stworzyliśmy sobie jakąś funkcję w Excelu, która tam nam wylicza, na przykład, jakąś sumę, później z tej sumy dzielimy tam na liczbę pracowników, później wyliczamy jeszcze jakąś średnią, no i na koniec, powiedzmy, po takim przetwarzaniu, otrzymujemy wynik końcowy, na podstawie którego musimy decydować, czy to wynik go zapisać, bo jest dla nas poprawny, czy nie. No i teraz, chcąc wycofać ten krok, no co byś musiał w takim prostym arkuszu zrobić? No musiałbyś zapisać gdzieś pośrednio sobie wcześniej to, co zrobiłeś i cofać się wstecz po prostu do tyłu, żeby zobaczyć co takiego zrobiłeś i pokasować powiedzmy te błędne informacje. No a w bazach danych możesz korzystać z transakcji, czyli tak naprawdę zbioru operacji. Czyli transakcja jest niczym innym jak zbiorem operacji. Tu jest operacja 1, operacja 2, operacja 3 i tu na przykład na koniec dzięki tym wykonanym operacjom masz jakąś informację, która ci mówi nie, no to tak nie może być, to ja tego nie chcę. To po prostu... Wykonujesz operację wycofywania transakcji, czyli te wszystkie operacje, które były wykonane i są błędne, są usuwane, no, a jeśli są poprawne, to je zatwierdzasz. No i takie zwykłe programy arkusze nie dają ci takiej funkcjonalności. Kolejna rzecz, która sprawia, że lepiej jest korzystać z bazy danych niż z prostych edytorów, to złożoność problemów. Złożoność problemów, no bo. Kiedy będziemy chcieli wykonywać bardziej skomplikowane kalkulacje, no to może się okazać, że taki arkusz Excel nam nie wystarczy. Dlaczego? No bo by, potrzebowalibyśmy na przykład 50 arkuszy Excel. Ten z działem departamentu takiego, takiego, Excel z kraju takiego, dotyczący wynagrodzeń, dotyczący liczby produktów, dotyczący wysokości wynagrodzenia pracowników w firmie i tak dalej, i tak dalej. No i problem był, żeby to wszystko jakoś złączyć i tak z jednego miejsca móc napisać, znaczy napisać, móc coś sobie wyklikać, sumować, żeby dojść do jakichś informacji. Natomiast baza danych jest na tyle fajnym rozwiązaniem, że ona pozwala nam, żeby móc te dane, które przechowujemy w bazie danych, stosunkowo, jeśli znamy technologie służące do obsługi bazy danych, stosunkowo łatwo jesteśmy w stanie uzyskiwać nawet skomplikowane informacje, dlatego że tak naprawdę piszemy sobie kod jakiś programistyczny, który pozwala nam na wybieranie danych, na wykonywanie różnych manipulacji, właśnie tych mnożeń, dzieleń, bez konieczności sięgania do wielu różnych źródeł gdzieś rozproszonych, a nawet jeśli rzeczywiście te dane znajdują się gdzieś w różnych zakątkach świata, to ty tego nie widzisz, bo jako osoba korzystająca z bazy danych, tak naprawdę wykonujesz jakiś kod w jednym miejscu, a to oprogramowanie, czyli baza danych sama z siebie musi zadbać o to, żeby odpowiednią informację pobrać z odpowiedniego miejsca. I to w dużym skrócie to by były tak naprawdę zalety tego, żeby przechowywać dane w bazie danych. Bo w pierwszym kroku się dowiedziałeś, że OK, każdy chce danymi zarządzać i są potrzebne. Teraz Ci powiedziałem, że te dane fajnie jest przechowywać w bazie danych, a niekoniecznie w prostszych narzędziach, jak. Arkusze Excel czy notatnik, co oczywiście nie oznacza, że te narzędzia są bezużyteczne. One są bardzo potrzebne. Ja niemal codziennie z Excela korzystam, ale po prostu w innym celu. Do prostszych zastosowań takie narzędzia są dobre, natomiast do korzystania z bazy danych nie. Trzecia rzecz. Rodzaje baz danych. O co chodzi? No, jak już wiemy, że dane trzeba przechowywać w bazie danych, no to nie jest tak, że dane przechowujemy w bazie danych albo nie, no bo tych baz danych jest wiele. Jest ich wiele rodzajów. I to jest temat na zupełnie inny odcinek. Natomiast mimo to chciałbym Ci tylko w skrócie opowiedzieć o tym, czym te rodzaje baz danych się różnią. Baza danych jest niczym innym niż tak naprawdę programem komputerowym. Jeśli chodzi na przykład o bazę Orac, to jest to program napisany w języku C, C, może troszkę Assemblera. Baza Microsoft SQL czy Postgres też jest. Oprogramowaniem, które instalujesz po prostu na swoim systemie operacyjnym, i to jest program napisany w języku niskopoziomowym, języku programowania, więc baza danych to jest tak naprawdę oprogramowanie. I teraz ty, jako programista baz danych, będziesz się uczył zarządzać tym oprogramowaniem. No i ponieważ wymagania co do przechowywania danych i przetwarzania danych, czyli zarządzania tymi danymi są różne, no to powstały różne rodzaje baz danych, no bo jedna firma będzie potrzebowała wielkiej bazy danych. Druga firma będzie potrzebowała małej bazy danych, bo mniej danych będzie przechowywać. Jedna będzie korzystała w niej w taki sposób, że będzie bardzo dużo do niej pisała, a mało czytała. Jedna jeszcze firma będzie tam przechowywała bardzo skomplikowane dane na różne tematy, które są ze sobą powiązane albo nie, a inna będzie przechowywała krótkie informacje, typu imię. Ja, nazwisko kowalski, data urodzenia dziękuję koniec, tak? Tylko, że na przykład byłoby ich bardzo dużo. Więc jest wiele czynników, które wpływają na to, na jaką bazę danych się zdecydować. I takie główne dwa podstawowe rodzaje baz danych to są bazy relacyjne i nierelacyjne. Jeśli słyszałeś gdzieś w ogłoszeniach o pracę, na przykład termin SQL, to jest on związany z bazami relacyjnymi, czyli do korzystania z danych, które się znajdują w relacyjnej bazie danych. Wykorzystujemy technologię, jak się, jaka się nazywa, SQL, czyli Struktur Query Language, czyli strukturalny język zapytań. Natomiast do korzystania z baz nierelacyjnych istnieją zupełnie inne technologie. No i to jest temat trochę wykraczający, przynajmniej na ten moment, poza temat tego, o czym chciałbym Ci dzisiaj powiedzieć. Więc najważniejsze, żebyś to, co masz dzisiaj zapamiętać z dzisiejszej lekcji, to fakt, że z bazy danych korzystamy, bo chcemy mieć miejsce, gdzie będziemy mogli te dane przechowywać i czerpać z nich korzyści. I teraz dane przechowujemy w bazie danych, a nie w innym narzędziu, dlatego że inne narzędzia no, nie spełniają w większości przypadków naszych wymagań, czy to dotyczących dostępności, współbieżności, transakcyjności, złożoności. Moglibyśmy tu jeszcze na przykład wydajność dodać. No i na koniec istnieje wiele rodzajów baz danych, które w zależności od indywidualnej sytuacji możemy je używać po to, żeby spełniać te wymagania, o którym mówiliśmy. W tym miejscu, żeby osiągnąć koniec końców cel z punktu pierwszego. Jeśli odcinek Ci się podobał, to będę wdzięczny za łapkę w górę i krótki komentarz, żebyś powiedział, jaki byś chciał może odcinek zobaczyć, bo jak widzisz te odcinki, które ja nagrywam, one powstają w oparciu o Wasze opinie, o Wasze komentarze, o wasze wiadomości. Jeśli więc jest coś, co chciałbyś, żebym poruszył, jakiś temat Cię interesuje, to napisz po prostu w komentarzu. Ja się chętnie do tego ustosunkuję i jeśli będzie to możliwe, a myślę, że w większości przypadków podajecie takie. Tematy, na których się z nami jestem w stanie się wypowiedzieć, więc będę w stanie nagrać na ten temat odcinek. To wszystko. Pozdrawiam. Cześć.